Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Piotrek, dzisiaj inauguracja nowej skoczni Mamuciej w Oberstdorfie dla Was. Pierwszy skok wylądowałeś i jakie wrażenia? O, coś fajnego, loty te zawsze... Dobrze przyjechać na loty i polatać, a jeszcze jak się fajnie skacze, to już dopiero jest bajka, tak naprawdę fajnie, naprawdę tak trochę tej adrenaliny większej poczuć i trochę tak się pobawić tymi skokami, to jest coś fajnego. No właśnie, bo w tak dobrej dyspozycji to już bardzo długo nie byłeś na lotach. No właśnie, także dawno, dawno, ale... No i to też cieszę, że tutaj mogę troszkę dalej polatać niż to zwykle ostatnimi czasy bywało. Jest sporo zmian względem tej starej skoczni? Tak, no, całkiem inna jest, to po prostu jest kosmos, no, w porównaniu do tej starej. No, stara była stara, jedynie co, no, to się nie zmieniło, no to się siedzi tak samo na belce, bo stromo od razu się maksa tak naprawdę rozpędza. A tak, no, to jest fajnie wszystko wyprofilowane, jest nowoczesna, próg, tak naprawdę fajne przejście. Wszystko fajne, inne, tak naprawdę też jest, nie ma tego kanta, co tu zawsze był, bo tu było tak, że się wyleciało, jak się trochę gorzej skoczyło czy coś, to było od razu taki kant i albo się go przeniosło, albo nie, a tu go nie ma, to jest tak wszystko takie, no taka nowoczesna skocznia i to jest, i to fajna bardzo. Jesteś zadowolony z wykonanej dzisiaj pracy, czy coś jednak szwankowało jeszcze? Bardzo, bardzo. Z dzisiejszych skoków, no, drugi był nie do końca drogi, nie do końca dobry. Taki trochę taki, można powiedzieć, nerwowy, tam trochę za bardzo chciałem aktywnie. Trochę tak by mnie wycofało z tyłu do przodu, przeleciałem, nartka nie chciała wyjść za nisko, potem mnie postawiło trochę. No już nie było takiej szybkości i wysokości, żeby odlecieć, ale te dwa były takie, można powiedzieć, bardzo, bardzo dobre, bardzo fajne skoki, takie jakie mnie stać tutaj skakać. Piotrek, co kryje się za liczbą 509, która pojawia się w wielu postach ostatnimi czasy? 509 dobre jest. A coś więcej? Killerów dwóch. Poznajcie go na... poznać go tam na przystanku. Przyjedzie 509, dobre jest. No, no tak, oglądamy się z Maciejem stare polskie dobre filmy i napieprzamy się z tych z haseł. Nie będę cytował innych. A propos haseł, to dzisiaj wstawiłeś także jakieś niemieckie. Wytłumacz kibicom, o co chodziło. To niech to każdy przetłumaczy. Google translator i jedziemy. Nie, to chodziło o to, w sumie już nie pamiętam, ale no, to tam... Kluczem do zwycięstwa jest początek, czy zainaugurowanie. O właśnie, mądre słowa. Tak, znaczy nie, coś takiego, znaczy to nam trener nam to tłumaczył, ale teraz bym sobie to musiał przypomnieć, a tak jakoś teraz w tym momencie nie umiem myśleć. Co z tym Arnoldem Schwarzeneggerem? A tak, kolega fajny był, bicepsa miał, pewnie trochę przypakował na siłowni, my uznali, że też nie będziemy gorsi, też cykniemy zrobić fotkę z nim, także no, wyszliśmy na koksów, także, także dobre jest. Czyli aktualnie jesteście na etapie polskich seriali między konkursami, tak? W pokoju. Tak, internet akurat słabo śmiga, także znaczy w tych starych, dobrych polskich komedii, a tak, no to mamy seriale w sumie tam zagraniczne, akurat oglądaliśmy, ale brakuje nam kilku odcinków, no i czekamy, aż będzie dobry internet, żeby oglądnąć, a tu póki co nie ma i w sumie Willingen też nie było, no i 509 dobre jest. Piotr, ostatnie pytanie. No, wyciąg jest zbudowany, wagonik stoi, no niestety nie działa. Czy jest to jakieś utrudnienie dla Was, to jeżdżenie po lesie samochodem? Znaczy nie, utrudnienie to nie jest, ale tak to jest. Jak się z dobrego chce zrobić lepsze, no to wtedy wychodzi, że nie działa. Niemiecka precyzja. Dokładnie, i technologia. Dobra, dzięki Piotr i powodzenia w kolejnych dniach. Dzięki.